Bracia i siostry, przypomnę wam powinności, które wszyscyśmy dobrowolnie przyjęli. Pierwsza. Każdy brat zmówi co dzień trzy Ojcze Nasz, tyleż zdrowaś Maryja, prosząc Boga, aby mu dał serce miłosierne, a ubogim i strapionym cierpliwość. Druga powinność, aby co miesiąc w której niedzieli wszyscy bracia i siostry byli na mszy śpiewanej na intencją czynienia siedmiu uczynków miłosiernych. Zmówią na tejże mszy siedem pacierzy i dobrowolną złożą ofiarę pieniężną do skrzynki brackiej. Trzecia powinność. Dwakroć do roku spowiadać się mają i przystępować do stołu pańskiego w drugie niedzielę miesiąca lutego i lipca. Czwarta powinność. Każdy brat i siostra ma dawać do skrzynki dwojaką jałmużnę. Jedną tygodniową, jaką wpisując się do bractwa przyrzekł płacić, drugą wedle woli serca swego, gdy mu się na czym od Pana Boga poszczęści. Piąta powinność. Każdy z braci w każdą niedzielę po kazaniu obiedniem przyjść ma na schadzkę wspólną, na wzbudzenie serc swoich ku miłosiernym uczynkom i na czynienie kolekty. Szósta powinność. Co tydzień dwa bracia z bractwa do jednego szpitala w Krakowie i do więzienia iść mają, nawiedzając ubogie i więźnie, przynosząc im naznaczoną jałmużnę świecką i duchowną, jeśli z sobą mieć mogą kapłana, który by do dobrego i cierpliwości upominał. A białe głowy też to czynić mają, ale nie z powinności. Jeno, które chcą, a mogą. I siódma powinność. Gdy tego zajdzie potrzeba, naznaczone bracia tego bractwa powinni stać u kościoła świętej Barbary, prosząc jałmużny, a to sobie za cześć dla Chrystusa Pana Boga swego poczytać mają, który będąc bogatym, stał się dla nas żebrakiem i ubogim, abyśmy jego ubóstwem ubogaceni byli. Amen.